kolejowy cios w Rosję. Ukraina zapowiada rewolucję. Ukraina zamierza zwęzić tory w całym kraju. Będziemy bliżej Europy. Rząd Ukrainy planuje zwęzić tory kolejowe, aby zbliżyć się do Unii Europejskiej i ułatwić transport pasażerów oraz towarów na swoim terytorium, jak i za granicę. Zmiana rozstawu szyn w całym państwie to również odcięcie się od wrogich Rosji i Białorusi, gdzie pociągi do dziś jeżdżą po szerokim torze. Premier Denis Szmyhal wyjaśnił, że europejski rozstaw zostanie wprowadzony najpierw na szlakach między węzłami i dużymi miastami. Również polskie władze i kolejarze, w tym prezydent RP Andrzej Duda, chcą, by podróż koleją do Ukrainy była szybsza i sprawniejsza. Ukraińskie tory, podobnie jak w Rosji czy Białorusi, mają rozstaw szyn wynoszący 1520 mm. To szerzej niż w większości krajów Europy Zachodniej, gdzie odległość między nimi wynosi 1435 mm. Drugi standard obowiązuje także w Polsce. We wtorek wieczorem premier Denis Szmyhal ogłosił, że władze w Kijowie stopniowo będą zmieniać rozstaw na węższy, aby złączyć się z kolejami w Unii Europejskiej. Początkowo będą to połączenia z wielkimi miastami i węzłami kolejowymi, a następnie planujemy ekspansję europejskiego toru w całym kraju, uściślił podczas obrad rządu, cytowany przez Interfax Ukraina. Zamiary władz to nie tylko następne symboliczne odcięcie się od Moskwy i Mińska. Jeśli ich plan powiedzie się, prostsza stanie się podróż między innymi z naszego kraju do Lwowa, Odessy czy Kijowa. Obecnie podróżni muszą liczyć się z przesiadką w Przemyślu, gdzie dociągnięty jest szeroki tor, albo, jadąc składem Kiev Express z Warszawy, przez dłuższy czas czekać przy granicy, aż kolejarze wymienią wózki w wagonach. Szeroki tor w Ukrainie uniemożliwia bezpośrednie podróże z Niemiec czy Francji w marcu, gdy decydenci zastanawiali się, jak sprawnie przetransportować pociągami falę uchodźców. Dr Jakub Majewski z Fundacji ProKolei zauważył, że przewoźnicy z Niemiec czy Francji w ogóle nie posiadają taboru pasażerskiego mogącego wjechać na szlaki 1520 mm. Problem jest także z odpowiednimi lokomotywami. Polska szuka ich na zachodzie, zauważył w rozmowie z polsatnews.pl. Zwężenie torów może pomóc także w przewożeniu towarów. Jak przypomina serwis Ekonomiczna Prawda, dyrektor operacyjny kolei ukraińskich Wiaczesław Remin przyznał wcześniej, że zmiana rozstawu szyn jest kosztowna, długa i trudna, ale konieczna. Wskazał, że rząd chce rozpocząć kolejową rewolucję od tras Lwów, Kijów, Lwów, Odessa oraz Lwów, Krzywy Róg. Wrócą pociągi przez przejście w Krościenku? Są ruchy Polski i Ukrainy, to nie jedyne transportowe zmiany, jakie ogłosił Denis Szmyhal. Jak stwierdził, Ukraina zamierza przystąpić do bezwizowego ruchu celnego z krajami Unii Europejskiej. Zapewnił, że technicznie EU jest na to gotowy. Swoje działania planuje również polska strona. Rynek kolejowy poinformował w maju, że PKP Polskie Linie Kolejowe szykują się do remontu podkarpackiego szlaku nr 102 Przemyśl – Malachowice, która biegnie do granicy z Ukrainą. Obecnie dopuszczalna prędkość pociągów wynosi na niej 0 km na godzinę, co de facto oznacza niedopuszczenie jej do ruchu. Państwowa spółka zamierza odnowić tę linię ze względu na narastające trudności z eksportem ukraińskich produktów. Do Malachowic składy mogłyby jechać z kierunku południowego, gdzie leży ukraiński Chyrów. Do tego miasta prowadzi też szlak, również niewykorzystywany, z przejścia granicznego w Krościenku. Tuż przed wybuchem wojny minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow deklarował, że odcinek dochodzący do Krościenka będzie zmodernizowany. Prace trwają też po naszej stronie granicy, na linii numer 108. Od wakacji, po 12 latach, zostanie wznowiony regularny ruch pociągów do Ustrzyk Dolnych, czyli blisko Krościenka. Prezydent Andrzej Duda chce szybkiej kolei EU w Warszawie, natomiast prezydent Andrzej Duda, podczas niedzielnej wizyty w Kijowie, mówił, iż obecna wojna pokazała, jak bardzo niewystarczająca jest sieć połączeń drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych, łączących Polskę i Ukrainę. Zapowiedział budowę szybkiej kolei łączącej stolice obu państw i zaapelował, by zbudować ją razem.
Ekonomiczna Prawda wylicza, że ułatwienia są planowane również w obszarze transportu drogowego na osi Ukraina-Unia Europejska. Prace w tym kierunku idą pełną parą, powiedział premier Szmyhal. Autor: Wiktor Kazanecki.